Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Ghost i witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w Don't Starve Together. Tak, dzisiaj rano dostałem maila, w którym dostałem dwa koty do Don't Starve Together. Od razu mówię, że nie musicie... że niepotrzebnie będziecie do mnie pisać o kot, żebym wam dał, czy coś takiego. Bo już kot drugi wykorzystałem, oddałem go pewnej osobie. Więc kodów już nie mam. Ale cóż, ważne, że ja mam, że tak powiem. I mogę sobie pograć, zobaczyć jak to wygląda. Wcześniej troszeczkę sobie jakby ogarnąłem to wszystko. Zobaczyłem sobie jak to wygląda na Don't Starve Together. I ogólnie nie jest źle. Jak na razie chciałbym sobie... znaczy jak na razie chciałem tylko tak odpalić sobie i właśnie pokazać wam jak to wygląda. Widzę, że tutaj ktoś streamuje na Twitchu. Nie wiem, czy do niego nie wbić. Zobaczmy jeszcze. Widziałem wcześniej tutaj parę Polaków, czyli przynajmniej serwery polskie z polskimi nazwami. Wątpię, żeby o tej godzinie ktoś siedział. Ale może... O, właśnie, tutaj ktoś siedzi, ale widzę, że jest serwer prywatny. Więc raczej sobie tam nie wejdę. Widzę, że nic nie widzę. Ogólnie jak widzicie mamy co? Mamy tutaj w tym całym menu tych serwerów. Mamy rozpisane właśnie host, refresh, report, nawet zreportować serwer możemy jak chcemy. Mamy pokazane, czy serwer jest właśnie dedykowany, czy jest PvP, czy jest chroniony hasłem. Mamy jakieś tagi. Możemy też odpalić sobie mody na serwerze, więc to też jest całkiem przyjemne, że mody na multiplayerze działają. I chyba sobie właśnie wbiję do tego ziomka. Mam nadzieję, że wbiję, bo mam parę modów zainstalowanych, takich nie dodających nic, ale zmieniających trochę interfejs. Chociażby mam pokazywanie wartości jedzenia, czyli że ile mi przywróci życia, ile mi przywróci głodu, czy mnie tam, nie wiem, właśnie czy mnie tam zarazi, czy coś, co tam, już nie pamiętam jak to tam było. Ale ogólnie takie rzeczy. Dobra, i mamy teraz wybieranie charaktera jakiegoś. Jak widzicie, mamy od razu wszystko odblokowane. Nie wiem, czy tak jest za każdym razem, ale możemy dać random, możemy się odłączyć z serwera i możemy dać oczywiście select. Więc wybierzmy sobie Wilsona, naszą, czyli podstawową ten. Podstawową postać i mamy oczywiście nasz portal. Portal taki powiedzmy miejski. Widzimy kolejnego Wilsona. Kolejny Wilson. Możemy też kliknąć tab i widzimy ile kto przeżył dni. Jak widzimy, host przeżył 7. Tutaj kolejna osoba przeżyła 1, 4 i 1. A, tu jest. Także możemy też zmutować wszystkich. Możemy zobaczyć ich profil. Widzimy też pingi 124, 102 i 172. Mamy jeszcze mamy jeszcze jedną osobę, która ma 86 ping, także i chyba nie żyje, tak mi się wydaje, bo nie widzimy jej czy jego postaci. Na razie zobaczymy co tutaj możemy zrobić. A nie, bo on jeszcze nie wybrał, bo dopiero dołączył. Sorry. Tak, on dopiero dołączył. Dlatego żeśmy nie widzieli jego postaci.
Ogólnie nie widzimy wszystkich od razu, czyli nie mamy takich ikonek postaci, że w tamtą stronę jest jakaś, że tam stoi jakaś postać. Mamy właśnie wszystko zasłonięte i nie wiemy gdzie kto jest. I musimy właśnie ich odnaleźć, ewentualnie na mapie wtedy, żeby cokolwiek wiedzieć. Chyba z portalem nie mogę, tak, nie mogę nic z portalem zrobić. Portal jest dla nas zamknięty. I co, możemy na razie chodzić, zwiecać. Pod którym jest mapa teraz? Pod M. Aha, czyli tak standardowo nawet. Pod M jest mapa. Dobra, mamy taką część mapy odkryte. No to cóż, idziemy szukać czegoś, jakieś właśnie rzeczy do skraftowania sobie chociażby takich podstawowych toolsów, czyli siekiery, jakiegoś kilofa ewentualnie, na pewno jakąś broń, tak, broń też by się na pewno przydała. O, widzę, że chyba kogoś jeszcze znalazłem. A nie, albo ktoś dołączył. Ktoś był, że tam join albo zmienił kolor? Nie, tak, to jest ktoś nowy. Bo ja odkryłem... A nie wiem już sam, co zrobiłem. Dobra, na razie idziemy szukać dalej jakiś... O, właśnie, Coraxes znalazłem, więc tutaj ktoś nowy się dołączył chyba, po prostu. I dlatego go widzę, bo był przy... It's day one for everyone? Nope. No, widzimy, ty też ktoś zdobył koty dzisiaj. Że... Ogólnie jakoś tak dzisiaj... Chyba była jakaś wysyłka kodów, czy coś w tym stylu, bo też tak widzę, że już druga osoba, którą widzę, dostała kod dzisiaj też. Tam kody, bo oni chyba rozsyłają zazwyczaj po dwa. Czyli dla tej osoby, dla której wysłali i ewentualnie dla jakiegoś jego przyjaciela. Bo wiadomo, don't serve together, no to... Raczej dla więcej niż jednej osoby. Jest to rozrywka wtedy. Więc... Więc tutaj by się przydały dwa koty. Dobra. Ogólnie chciałem sobie z kimś zagrać, ale nikt z moich znajomych kodu nie ma. A przynajmniej nie w tej chwili. Plus to, że no jeden, jak już mówiłem, jeden kod oddałem komuś, ale niestety no o tej godzinie już go nie ma, więc też sobie raczej nie pograłem. Plus tamta osoba już grała wcześniej na spiraconej wersji z torrentów. Czy tam skądś tam, nie wiem. Nie wnikajmy w to skąd. No i tam już ta osoba sobie pograła jakoś wcześniej i tam ten tekst, że czeka na jakiś tam ten, jakąś postać czy coś, więc życzę. Ja mam nadzieję, że uda mi się pograć jakoś później. Ogólnie strasznie czekałem na Don't Starve Together, w końcu jakaś taka fajna gierka i z multiplayerem. I naprawdę strasznie czekałem, aż dodadzą w końcu multiplayer do Don't Starve 2. Gdyż no, samemu nie było źle. Ja nie mówię, że było źle samemu, ale no, jak się już wszystko zrobiło, to było dość nudno. No, a tutaj jest całkiem fajnie. I fajnie jeszcze rozwiązany. Rozwiązany też jest właśnie jakby motyw, czyli nie motyw. Fajnie jest rozwiązany to, kiedy umieramy, kiedy giniemy, kiedy coś nas zabije, to jest.
to jakby nie giniemy i nie kończymy gry, tylko stajemy się duszkiem. Takim duszkiem, jak możemy znaleźć na cmentarzu. No, takim mniej więcej takim duszkiem. Zazwyczaj ona tak nie wie, ten duszek mniej więcej tak przypomina naszą postać, jaką gramy. Więc mój na przykład będzie miał takie różki, przynajmniej z tego co pamiętam. Robot będzie taki trochę jajowaty. No i reszta tak też w miarę podobna. Uhu, zbliża się noc. Dałoby się coś zrobić. No. Widzę to. Tutaj zaraz coś sieknie. Trzeba się wybrać w stronę... W stronę tutaj, o. Czyli tu. Tam jest właśnie ten. Ognisko. Więc musimy tam szybko biec. Oho. Czy tam... Nie, to chyba nie był drzewiec, czy coś w tym stylu, tylko jakiś ten... Jakieś drzewo się zniszczyło. My na razie biegniemy. Zresztą, bo nawet nie będziemy musieli tam biec, bo za chwilę będzie dzień, więc raczej mi ta pochodnia spokojnie wystarczy, żeby wytrzymać do rana. Ale możemy na pewno sobie iść tutaj w lewo, żeby ogarnąć trochę bardziej ten teren. Żeby odsłaniać ewentualnie, może kogoś znaleźć. Czy widzimy tutaj na przykład pułapki na ten, na kuliczki. Może coś tutaj, ktoś może tutaj jest. Ewentualnie chyba prędzej to o, ten koleś po prostu coś postawił pułapki, bo to nawet nie jest daleko od niego. Ogólnie staje się powoli głodny. To mnie troszeczkę boli. Jest też na serwerze, czyli są serwery PvP, na którym możemy zabijać jakby inne postacie. Na szczęście tutaj tego, znaczy na tym serwerze przynajmniej tego nie ma. Jest tutaj po prostu survival i każdy przynajmniej tak myślę sobie pomaga. Przynajmniej fajnie by było, jakby każdy sobie pomagał. I żeby była jedna baza taka jakby. I każdy sobie może tam przyjść i zrobić coś dla siebie. Jest ogólnie na całej jakby drużynie. Galadian has left game. Widzę, że powoli tutaj nas ubywa, ale widzę, że nawet się trzymamy tak w miarę w te 5 osób. Widzimy też World Day 9. Jest całkiem spoko. Jak widzicie, tutaj dzień ustawia się do pierwszej osoby, czyli do osoby, która ma najwięcej dni, nie? I pierwsza osoba, która tutaj wbije, no to ona sobie tutaj ustala to wszystko. Każdy, kto później wejdzie, no to cóż, musi sobie jakoś radzić. Więc tak trochę głupio by było wbić na przykład w czasie zimy. Tak na gola, znaczy no goli ogólnie zamarzamy i no, tak trochę lipa by była. Ale cóż, na szczęście wbiłem tak w miarę w czas. W połowie troszeczkę, bo chyba zima zaczyna się gdzieś koło 20 dnia, o ile dobrze pamiętam. Za chwilę trzeba będzie coś sobie zrobić do jedzenia, bo powoli tutaj... Powolutku troszeczkę mi burczy w brzuszku. Fuck it. Okej, idziemy teraz tam do tej bazy całej. Tak, dobrze idę. Musimy sobie coś przygotować do żarcia. Na pewno pozbieram trochę tych nasion. Może ten ziomek tam ma jakieś farmy, to mu się tam to zrobi. Ale widzę chyba, że nie. No, mogę królika ciapnąć. On tak sobie stał, nic sobie z tego nie robił. A, uciekaj, nowy. Nie, łatwo nie będzie. Gnoju, nie da się. Widzę, że tu biegają nam ziomeczki. Farma gdzieś tutaj była, ja dobrze pamiętam. Czekajcie moment. Nie, tutaj gdzieś. Gdzieś tutaj iść.
Trzeba było sobie coś ugotować. Na piwno. A konsola? Moment. Może to przez to, że... A nie, dobra, jest save. Save jest. Whisper. A, mam whisper, save. I tyle. O, mamy kolejną postać. Znalezioną. Odkrytą, no. Mamy też chestera. I możemy sobie coś ugotować. Damy dwie marchewki. I borówki. Się gotuje. Znaczy nic za bardzo nie mam i to mnie troszeczkę boli. Często ty coś masz w sobie? No nie, nic czego potrzebuję. Potrzebuję jedzenia, bo ty rzeczy w brzuszku pożyczy, także trzeba by było zjeść jakieś kotlety mielone z kartofelki, nie wiem co to mamy. To jest... A, ratatuj. Widzę, że mi mody nie działają, chyba. Przynajmniej nie za bardzo. Przydałoby się coś zjeść takiego używniejszego. Zdecydowanie. Sits nawet sporo mi przywracają, że chociaż tak nie za bardzo. On chyba nie ma tu nic do jedzenia, nie ma. Tutaj często, znaczy żadnej skrzynki też nie postawił ten ziomek, więc też trochę źle. Na pewno bym mógł zrobić to, gdybym miał linę. Tylko że liny nie mam. Lina jest gdzie? Lina gdzieś tu była. Czy tu? Tutaj chyba. Rope, dokładnie. Linę. Może raz, może bez takiego zooma. No i możemy chyba sobie już zrobić... Tak, możemy sobie zrobić spira. Świetnie. Spir na pewno się przyda. Jeśli coś by nas tutaj zaszkoczyło. Tutaj wisi jakieś mięso. A, nóżki tych żabek. Nóżki żabek wyszło. Spoko. Pewno się przydadzą. O, tu widzę, że drzewa sadzi ktoś. Dobra. Gdzie mogę iść? Na pewno nie w dół. Tam tak nic nie ma. Jest akurat ta część tak otoczona wodą. Więc możemy iść na przykład tutaj gdzieś w tą stronę. Zobaczymy co tutaj jest z tej strony. Oni pewnie trochę więcej mapy mają odsunięte, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc trochę tak... Trochę szkoda, że nie odsłania się to każdemu. Że jeśli jedna osoba coś odsłoniła, to ja też to widzę. No tutaj jest troszeczkę... No nie tak. No. Ale to może, nie wiem, trzeba jakoś dodać do znajomych. Może jak jesteśmy znajomych, na przykład na Steamie to tak działa. Szczerze wątpię, ale mam taką nadzieję. Dobra, chyba trzeba się cofnąć. I zaraz trzeba będzie chyba zrobić też dodatkową pochodnię, bo tam mi się powoli już kończy. A raczej nie wytrzyma do rana. Porky Ghost. No i się skończyła. Szczęście mogę zrobić nową. Temu muszę zrobić serduszko, bo on nie ma jak wstać. Tylko jak się robiło to serduszko? Gdzie ono jest w ogóle? Bo to też nie wiem. Nie, serce się robi. Wiem, że coś takiego jest. Turn pumpkin. Has left. Trochę głupio zrobiłbym mu to serce, nie? No ale jak nie chce, no to nie. Thermal stone. Muszę zobaczyć, gdzie to serce jest do zrobienia, żeby kogoś uratować. Lightning Road, Science Machine. Zobaczmy tutaj. Nie tutaj, może tu?
Nope. Wiem, że widziałem na filmikach, że jest coś tak, jest takie serduszko, które możemy zrobić i dzięki temu możemy kogoś ocalić. No to też nie. Też nie to. No i tutaj są już kapelusze. Że... Może gdzieś na dole? Też nie. Nie, nie ma. Name something that. Name something that. Light. Nie. O, może jak nie będę stał przy tym, przy tamtym, to może będę coś widział lepiej. Tail hurt. Właśnie. Revival of a ghostly friends. Czyli to jest do uleczenia kogoś. Tylko że niestety nie mam pajęczynki. Nie mam pajęczynki. O luś, jak ktoś tutaj ładnie posypał. A mu to poza... Nie! Nie chcę. Nie chcę tego. To, ta osoba wyszła tam, to co tam, tamten teges. Muszę sobie szybko coś zrobić. Czy mogę zrobić to? Nie, nie mogę tego zrobić. Kupy też raczej nie wrzucę. Mogę grzybka wrzucić co najwyżej. I tylko patyki. Tylko taki zapychacz nie wrzucę. Zróbmy to i zobaczmy co z tego wyjdzie. Jeszcze mogę jeszcze zjeść te nasionka. Nie wiem czy mu to zabierać, no w ogóle nie. Jakaś kupa wyszła. Wet goop. No to raczej mi nie pomogło. Chyba że wziąłbym ten small jerky. I bym to ewentualnie z czymś tutaj zrobił. Tylko że naprawdę też nie wiem z czym. Tutaj przez tego coś masz? Nie masz nic? Tak, zaraz umrę z głowy. Nie, może zjem trochę tych nasion. Nasiona na pewno mi troszeczkę pomogą. Zjem chyba tak. O, tyle. Powiedzmy. Ja muszę sobie tutaj coś znaleźć. Jakieś borułeczki. Ewentualnie jakiś grzybek. Jakiś grzybek, borułeczki, czy coś jest gdzieś na mapie. No może chodźmy w tą stronę, coś znajdziemy takiego dobrego do jedzenia. No jest parę borówek. Jest boróweczka, są patyczki, a żarcia nie ma. Jest na pewno ta dziura, którą możemy gdzieś się przenieść. Jest na pewno więcej tych nasionek. Kolejne buróweczki. Zajebiś. Which one is space? Trzeba tam do niego iść i mu pokazać. Dobra, tutaj jest portal, więc idziemy tak mniej więcej z ukosa. Mam nadzieję, że nie wyjdzie. On? Hop, bo się już ciemno zaczyna robić, a tak w ogóle to miałem sobie zrobić coś do jedzenia. Coś do jedzenia, jak to wygląda? Johnny plays game. On gdzieś tutaj... To on to nie był on chyba, ten Johnny plays game. Nie, to jest czyjś coś tam. A gdzie jest tamten... Nie. Najpierw sobie coś do jedzenia zrobię.
What the fuck? What the fuck was this? A, pierwszy. Nie no, ja muszę sobie coś do rzeczy zrobić, bo ja tutaj umrę. To, to i to. Mówo, rzucaj. Kuk. No, no, zaraz umrę z głodu. Cygule są... kliknął na mnie chyba. O, jest, zrobiły się te pulpeciki. O, tak, od razu lepiej. Od razu lepiej. Cywir brum. Dobra. Zobaczmy, czy przy portalu, który jest w dół, bardziej, ktoś tam sobie stoi. Wytyfy! Ten portal wygląda. Tam nie zauważyłem na tej ręki, co tam jest. Teraz, czy ten ziomek gdzieś tu po lasu? Mam nadzieję, że nie na dół. No dole tak nie ma. No to pewnie poszedł gdzieś w górę. Jak nie na dół, no to w górę. Wykupuję sobie ten spio. Tak na wszelki wypadek. O, damy. Gdzie jest? Już. Jest. Udało się. Nie, no może nie w ostatniej chwili, ale tak. W miarę przed uderzeniem z ciemności. W górę. Dobra, gdzieś tutaj. No, no nawet się świateło pali, więc. I got lost. O. Chyba psycha mu siada troszeczkę. Bo tak przynajmniej wygląda. Tak trochę wystraszona za to, więc... Tak mi się wydaje, że to znaczy, że psychika mu troszeczkę spadła. Dlaczego mam ghosta na tym? A you can't hide in a big gale's light together. Chyba że mi psychika spada, bo ktoś umarł. Jest teraz duchem i dlatego trochę mi odbiło. To mogłoby być ciekawe, jakby tak było. Ten ziomek albo poszedł w... Albo poszedł na górę, albo poszedł w lewo. Przynajmniej tak myślę. Także możemy tu gdzieś sprawdzić, gdzie on jest. O, kogoś widziałem, ktoś umarł. Ktoś umarł i ktoś ucieka. On ucieka przede mną, czemu? Nie widzi mnie? No może, nie no, powinien widzieć. Nie, tu nic nie ma. Tu nic nie ma, a ja mu nie pomogę, bo nie mam tego przedmiotu, żeby zrobić serce. Chyba że znajdzie ten znajdzie ten naszyjnik do wskrzeszenia lub ten kamień wskrzeszający. Wtedy może się ożywić sam, bez mojej pomocy. Co też jest całkiem fajne, że nie potrzebujemy jakby czyjejś pomocy. Tylko, że możemy sobie poobiegać trochę po mapie i znaleźć na przykład ten kamień skrzyżający. Taką płytę otoczoną tymi głowami świńskimi i dzięki temu możemy się sami uleczyć. Tak, wkrzesić. To jest też całkiem spoko. Że nie musimy polegać jakby na kimś. Dzięki temu też możemy grać sami. To też jest całkiem przydatne, więc. Może znajdziemy gdzieś cmentarz i mu zrzucimy po prostu ten. Zrzucimy mu.
O, jest ten. Jest, 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 jest. Jest. Na tych osób, dobra. To jakoś tak rozdzielić, nie? Bigo, bigo, bizabi. Bizabi. Czy wypadnie mi z tego ten? Nie. Bo nie wypadło mi to. Nie. Nie wypadło. Idą następne? Oczywiście, że tak. Ja tu boję się, że zginę zaraz. Ojo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 j
Tu zaraz zginę hołd. Teraz zjemy te wszystkie te sitsy. Jemy też to, żeby tam troszeczkę życia, żeby się przywróciło. I szukamy czegoś tutaj dalej. Nie przydałoby się coś ogólnie coś znaleźć i zjeść. I odnowić sobie nie tylko jedzenie, ale też troszeczkę zdrowia. Troszeczkę mi słabość. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj cały czas mamy właśnie te tereny takie trawiaste. No, tam go prowadzi chyba do bazy ktoś, chyba, tak mi się przynajmniej tak czuję. Czy ja ich widzę na mapie? W ogóle tych ziomusiów? Chyba nie. Nope. Nie widzę ich. Wiem, że chyba się da jakoś tak ustawić serwer, żeby było widać, że tak powiem, daleko. Daleko kogoś. Ale nie wiem, czy to się da tutaj... Czyli nie wiem, dlaczego tutaj tego nie ustawili. Trochę głupio, że wszystkich nie widać, no ale cóż. Nic na to nie poradzę. Jak na razie cały czas mi psychika spada. Tu oczywiście nie ma nic. Czy dajmy tutaj ten? Nie, nie ma nic. Ślepy zaułek. Żeby co najwyżej to jeszcze pochodzić i zobaczyć, czy czegoś tu nie ma, ale raczej chyba nie. Ale zjedzmy to. Niech trochę nam życie się odnowić. 14 tylko. Żarcia mamy ile? 34. I cały czas spada. Także to też trochę niedobrze. Nie. Leży jakiś ten, to też to weźmiemy. I sure showed him. Come in to spawn. No to najlepiej iść do spawna. Jomek, idź do spawna. Ja tutaj też się wracam, bo co, nie mam tutaj co robić. Chyba nadal cały czas ktoś jest martwy. Może troszeczkę Lipton. W ogóle tam gdzieś na północy chyba był ten. Na północy gdzieś był cmentarz. Cmentarz gdzieś był? Tak, tam był cmentarz właśnie. Może było tam iść i ewentualnie wykopać właśnie... wykopać ten. O, są ten, bawoły. Fajnie. Czy ja idę dużo, dobrze idę? Nie, troszeczkę za bardzo w dół. Dobra, dojdziemy do bazy i chyba skończymy sobie. To było oczywiście... Jeżeli wątpię, że będę z tego jakąś serię robił. Chyba, że z kimś. Chyba, że ktoś się złapie i... Czy że kogoś złapie i może z jakąś tam parę odcinków z multiplayera się nagra. Ale ogólnie to był taki szybkens. Pokazać wam, jak wygląda tak mniej więcej ten multiplayer. Nie różni się jakoś za bardzo od single playera, tylko tym, że no cóż, gramy z kimś. Co nie? Kolejny ghost się zrobił. Ktoś umarł. Umarł w butach. Umarł w butach. Ulela, burzła. Ale tu ludzi padło. Przynajmniej jeden. Tu jest pick up title hearts. Aha, i możemy kogoś podnieść. O właśnie, pochodzi.
To wygląda podnoszenie kogoś. To jest też całkiem fajna animacja podnoszenia. Nie mówię, że nie. Zobaczmy, co jest w testerze. Wrzućmy to, co mamy. Czyli na przykład to. Co tam jeszcze? Kamień możemy wrzucić. Kubki. Też możemy wrzucić. Co tu mamy jeszcze? Drewno raczej nie. O, tutaj te silki możemy wrzucić. Niech tam będą. No i cóż, nie mam... Nie mam nic. Mogę jeszcze kliknąć. Nic nie mogę. Nie wiem, może coś tam było. A może ten duch? Nie, ale chyba na duchy... Nie, nie mogę tych duchy nawet... Nie, jak są takie... No, półprzezroczyste, czy tam przezroczyste. Przynajmniej przez kilka już mi się powoli uspokoiło. Ale cóż. Jak już mówiłem, doszliśmy do obozu, więc tutaj w tym miejscu sobie skończymy ten odcinek. I raczej to będzie ostatni odcinek, mi się przynajmniej wydaje. Jeśli coś będzie więcej, no to oczywiście was o tym poinformuję. I cóż, mam nadzieję, że odcinek z Don't Starve wam się podobał. Z Don't Starve Together oczywiście. I cóż, auć. Tracę życie, tracę życie, tracę życie, tracę życie. I wpadłem. No i padłem. Aha, spacer mogę zrobić sobie coś takiego właśnie. Dobra, no to cóż, skoro jestem duchem, to w tym miejscu sobie skończymy. Tak wygląda mój duszek. I jak już mówiłem, i mówię to już kurde po raz trzeci, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Na razie, trzymajcie się i do następnego odcinka, jeśli jakiś będzie. Cześć!